Drodzy koledzy, dzisiejszy dzień jest ostatni, kiedy jesteśmy jeszcze uczniami tej szkoły. Za kilka chwil przyjdzie nam się rozstać. Zanim to się jednak stanie, chcielibyśmy jeszcze raz podać się z tych wszystkich minionych chwil. Wspomnieć lekcje nauczycieli i kolegów. Zobaczmy jeden dzień życia uczniów w klasy szóstej. Tego dnia mieli 6 lekcji. Matematykę, religię, historię, muzykę, język polski i język angielski. A zatem przeżyjmy to jeszcze raz. Jest poniedziałkowy poranek. Zegar z matematyczną precyzją odmierza kolejne sekundy. I małą wskazówkę jeszcze tylko milimetry działa ósmej. Nagle... Tak, słychać pierwszy dzwonek i do szkoły wchodzi nieco zdyszana nasza ulubiona matematyczka, pani Edyta. Nauczycielka ma zwyczaj pić w szkole. Ma zwyczaj pić w szkole wodę Markici Sowianka. Dodam, nie gazowaną. Tak, znamy to. Nauczycielka wypija dziennie 750 ml tej jakże ważnej dzieci. Oprócz A. Ile metrów sześciennych ci Sowianki wypije nauczycielka w ciągu roku? B. Jaką kwotę domowego budżetu pochłonie zakup zmiankowanej wody, jeżeli wiadomo, że 1. 250 ml jaki kosztuje złoty 25 groszy. 2. Nauczycielka przepracowuje w ciągu roku 231 dni. I 3. I roczny budżet obiema na kwotę 129 735 zł i 81 groszy. Ale łatwe, nie? Łatwiej. Pikuś. Ja już mam. Ja też. No słucham, bierzaj Dexter. A więc nauczycielka wypija 2,59 metra sześciennego. Co stanowi 1247 rocznego budżetu. Zależy od procentu. Dobra, nieważne, gdzie ile kasy wydaje? Mi wyszło 5296,25 zł. Tak, wyszło to bardzo wiosne. Co? Możesz ty kurza łapkę? Chyba was pogięło. Nie może pani przejść na oazę? Jest dużo tańsza niż ty, tylko 59 groszy. Serio? I to nie jest Fata Morgana? Krótka fix, ale mi się udał dobrze. A ty, cięciarucia, obliczyłaś to zadanie? Pokaż, co ty tam smarujesz. Ja napisałam o pani wiersz. Mam go przeczytać? Czytaj, bo mi się teczko z Burmersem. Hymn na cześć Cisowianki. Cisowianka, Cisowianka. Imię to brzmi od poranka. Cieczy tej 3/4 szklanki, wlewam w gardła mego tkanki. Cisowianki czyste to, sprawia, że wciąż tęsknię do. Wiosny smak zawiera to wyjątkowe hadło. Cisowianko, Cisowianko, jestem twoją wierną fanką. Porannego dajesz sprinta, gdy pociągnę cię dyscyplinę. Każdy dniem jest bardziej słynny, ciałka twego pomału upłynie. Składam ci do zgonu cześć, kładam słynny wciąż mi pieść. Na wiek wieków z tobą schwyta, wierna sługa twa, Edyta! Proszę, coś mi się chodzi. Mogę wziąć na pamiątkę? A ocena? Z matmy? Za wiersz? Masz same racze, nie? To... Kolejną lekcją była religia. W naszej klasie lekcję religii prowadzi katechetka pani Helenka. O, pani Helenka idzie!
Ej, ty mi tam schowaj te karty, bo ci je zabiorę. Proszę pani, ja proszę karty, aby dostać rozgrzeszenie. Słucham? No bo sama pani powiedziała, że aby dostać rozgrzeszenie, trzeba najpierw przegrzeszyć. Dawaj mi je tutaj. Siostry i bracia, módlcie się za mnie. O, masz dwóch Messi? Byś się ze mną wymienił? Dałabym ci Ronaldinha. Wiecie, ja zbieram do mojego Orusia. Dobra, masz szczęście, co pieka. Nie zagadywać mnie, że przychodzimy do modlitwy. Wie pan, co kurcy węgierscy rozkładali na straganach?
swoje interesy oglądali, w jakim są stanie. A potem przyszły zabory. Zaborcy pokroili Polskę na trzy światy. Dobrze pasuje? No nie wiem! Oj, chyba dzieje się coś niedobrego, bo słuchaj denerwowaną panią dyrektor. Ale przeczytam wam kilka i nie chciałam, żeby się zawstydzić.
Olga. A wy coś się tu napisali? Ja wiem, co to jest baśń. Baśń jest, jak się nie rymuje. A bajka mu brało? A bajka, jak się rymuje. Bo to wszystko, proszę pani, przez to, że kartówka miała być we wtorek. Ręczę za to głową. A po co mi twoja głowa? Chciałam sobie postawię. Ręce opadują. Przecież ciągle wam powtarzam, że poprawna płaszczyzna jest źródłem sukcesu. Zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Ale to nie wasza wina. To wina telewizji i szkoły. Zawsze wam powtarzam. Szkoły będzie na ulicy, w Łodzi, w Suszu, czy stolicy. Ale co to? Do drzwi klasy szóstej zbierz jakaś anielska postać. To pani Dagmara, nasza szkolna pedagog. Pani Dagmara ma do nas anielską cierpliwość. Przemawia do nas to tak łagodnie i ciepło i nigdy na nas nie krzyczy. Proszę. Będzie niestety tylko zupa. To znowu będzie pomidorowa. Ostatnią lekcją będzie język angielski. Prowadzi ją nasz anglista, pan Łukasz, zwany Misterem. Ziamy, srogo, miło, że odpowiedzi. Może powtórzymy angielski? Nie, no co ty? Odmień być. Daj spokój. Odmień, no. Weź się. I am. No wiem, I am. You are. No sam powiem. Ale nie mówisz. Bo ty... Co ja? Mnie stresujesz. Ja cię stresuję, czy się tak piąty rok w szkole i na kursach? Nie wszystko to jak krew w miarę. Tak, krew od razu. I po czego tutaj zobniada? No jak czego? Jakiego słowa? No słowa normalnie. No. Jakiego? Posiłkowego. Jakiego posiłkowego? Tu? N? O tym też nie słyszałem. Siadaj, pałę, czemu mam pan. Teraz będzie music, tu kartki z tekstem, a ja wam zaraz włączę soka. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ta klasa szósta, czy? Tak.
Mogę przeprowadzić koloryzację? O, dziękuję. Szkoła to miejsce.
pójdziecie w świat daleki, my musimy